Tu, nad Zatoką Fundy, gdzie mają miejsce największe odpływy i przypływy Atlantyku, naszą rodaczkę Mary Majkę znają wszyscy, począwszy od dzieci, a skończywszy na profesorach. I met Mary, she was sitting out here telling people about shorebirds. Tutaj przyjeżdżają z Ontario czy z tam skądś, nie? Do się pytają, gdzie Maria Majka mieszka. Pasją życia 87-letniej Polki jest obserwacja ptaków, które co roku przylatują do Mary's Point, miejsca, gdzie od lat mieszka Mary Majka. Do tej pory dokumentacją jej prac naukowych były m.in. zdjęcia. Od teraz nowa technologia znacznie usprawni jej pracę. To dzięki Polce rejon Zatoki Fundy stał się jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie. Jej zasługą jest powstanie tego na przykład parku portowego z repliką kadłuba pierwszego wybudowanego w XIX wieku statku. Hadn't been for Mary Majka, this beautiful place would never have been here. Mary Majka's a godsend to us, yeah. Przekonywanie Kanadyjczyków, że naturę trzeba chronić, a zabytki odrestaurowywać, wymagało, jak mówi Mary, umiejętności użycia mocnych argumentów. Nie zawsze jednak te słowne odnosiły skutek, tak jak w przypadku zabytkowego krytego mostu, który po zbudowaniu nowego okoliczna ludność chciała po prostu spalić. Musiałam spać tutaj, dlatego że w Halloween to jest taka noc, kiedy młodzież pali różne rzeczy, stare domy, stare obory, no i oczywiście stare mosty. Więc jak spałam, no to nikt nie odważył się mnie spalić razem z tym mostem. Dzisiaj mieszkańcy tego rejonu dzięki Polce żyją z turystyki, a Mary Majka za zasługi w dziedzinie ochrony środowiska została uhonorowana najwyższym odznaczeniem Kanady. Jesteśmy w miejscu, gdzie wody Atlantyku wpływają do Zatoki Fundy, prawie 2000 km od Toronto, które skupia największą liczbę Polaków. Mimo to flaga Polski wisi tutaj koło kanadyjskiej. Dlaczego? Nieomalże każdy relikt historii uratowała tutaj Polka. Nieomalże każdy rezerwat przyrody stworzono dzięki jej staraniom. Z Fundy Bay, z New Brunswick, Violetta Kardynał.